Czy masz świadomość? Z badań Australijskiego Uniwersytetu Newcastle wynika, że każdy mieszkaniec naszej planety konsumuje 5 gramów plastiku tygodniowo. Jak donosi WWF, jest to tyle, jakbyśmy zjadali co tydzień kartę kredytową lub grzebień co 3 tygodnie, a wieszak na ubrania każdego miesiąca. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Przeczytałem Państwu fragment ze strony Dzień dobry TVN.pl, fragment nawiązujący do tematu dzisiejszej audycji. A dzisiaj Państwa i moim gościem jest pani profesor Małgorzata Grodzińska-Jurczak z Uniwersytetu Jagiellońskiego z Wydziału Biologii z Instytutu Nauk o Środowisku, kierownik Zespołu Badań Społeczno-Środowiskowych. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani profesor, po co tyle szumu z tym plastikiem i czy to prawda, że każdy z nas zjada mikroplastik wielkości karty kredytowej tygodniowo? No więc tak, może zaczniemy od tego, że każdy, nie wiem, czy każdy ma kartę kredytową, kto nas słucha, ale jeżeli Państwo sobie weźmiecie tą kartę kredytową, to trzeba ją sobie zważyć, czy 5 gramów razy 7, bo tu nie podano, czy to tydzień pracujący, czy tydzień całkowity, no więc nie wiem, czy to jest przez, jak to liczone. To też nie wiadomo, kto jaki ma grzebień. Ja na przykład używam tylko szczotki, już nie mówiąc o tym, że wieszak na ubranie, który bym miała zjadać co miesiąc, ja mam tylko drewniane wieszaki i ten haczyk jest metalowy. W związku z tym tutaj odezwał się mój głos naukowca, ale pamiętajcie Państwo, naukowca popularyzatora, to znaczy ja nie tylko pracuję naukowo i uczę studentów, no bo jestem również nauczycielem akademickim, ale jestem bardzo, bardzo za popularyzacją nauki, czyli krótko mówiąc, między innymi to, co robię teraz. Pan Rafał Górski był tak uprzejmy, że gdzieś tam mnie znalazł, no i zaprosił do Państwa. Proszę Państwa, informacje, które podajemy, czy podają różne mass media, mówię tutaj od papierowej gazety, przez gazetę online'ową, przez różne social media, są mniej lub bardziej wiarygodne, są mniej lub bardziej sprawdzone. Ja postaram się odpowiadać na pytania, które tutaj dostanę od pana Rafała, w sposób taki, że będą to informacje, które zostały oparte na rzetelnych badaniach naukowych. Rzetelnych, to znaczy takich, które były sprawdzalne, takich, które były robione no, przez naukowców zajmujących się plastikiem czy mikroplastikiem, no i takie, które oczywiście zostały gdzieś opublikowane. Ja nie mówię, że publikowanie w naukowych czasopismach jest lepszym źródłem, aniżeli w gazetach popularyzatorskich czy codziennych, ale tutaj na podstawie tego grzebienia i karty kredytowej i wieszaka pokazałem Państwu, jak informacja może, to nie znaczy, że to nie jest prawdziwa informacja, którą tutaj podano, natomiast ona by musiała być zweryfikowana, musiałyby być podane szczegóły, jaka karta kredytowa, jaki grzebień i jaki wieszak. To tyle jak ode mnie, od naukowca, po co tyle szumu z plastikiem. Proszę Państwa, tyle szumu z plastikiem, dlatego że niestety czy stety plastik, a właściwie ci, którzy się zajmują tworzywami sztucznymi, bo plastik to jest bardzo taka nazwa popularna, tworzywa sztuczne, to jest ogromna grupa surowców, która właściwie, dlaczego tyle teraz szumu, bo plastik ma historię nie taką bardzo długą, ale stosunkowo no, nie z ostatnich lat absolutnie, bo pierwszy plastik pojawił się, a właściwie został zaprezentowany przez chemika brytyjskiego na międzynarodowej wystawie w Londynie i to tworzywo nazwano
zgodnie z jego, po jego nazwisku, jego, on się nazywał Alexander Parks, a to nazwano Parkinsine. I to był celuloid, który był oparty na nitroglicerynie, czyli właściwie tak naprawdę możemy powiedzieć, że to był 1862 rok, oczywiście to było tylko pokazane na wystawie, potem nieużywane, natomiast pierwsze syntetyczne tworzywo sztuczne to jest 1907, bakelit, tak samo od nazwiska doktora Leo Bakeland, który go skonstruował. I to jest tak naprawdę, czyli możemy powiedzieć, że to jest cały poprzedni wiek, czyli XX wiek, no i kawałek naszego wieku, że plastik istniał. Natomiast tak naprawdę przedmioty, których my używamy, przeróżnych przedmiotów, albo tu o przedmiocie również mówię, że kawałek samolotu czy naszego samochodu jest zbudowany z plastiku, weszły do potocznego języka znacznie później, można powiedzieć właściwie, że lata 70. to są XX wieku. Do potocznego języka również wtedy nie weszło tylko słowo plastik, ale tak samo PCV, tak samo guma, tak samo bakelit, tak samo teflon, no i tak samo polar. A pani profesora, czym się różni mikroplastik od plastiku? Tylko wielkością. Zostało podzielone, ale to oczywiście są definicje no, ludzkie, że tak powiem. Makroplastik, największe cząstki plastiku to są te, które mają więcej niż 25 mm. Potem mamy mezoplastik 5 do 25 mm. A mikroplastik, o którym będziemy dzisiaj w większości rozmawiać, to są drobiny 5 mm do 1 mikrometra, czyli w zasadzie to jest to, czego już prawie nie widzimy, ale czym możemy na przykład oddychać z powietrzem. No i ostatnio też się mówi dużo o nanoplastiku, to są drobiny plastiku, które są mniejsze od 1 mikrometra. Natomiast, proszę Państwa, co jest ważne, że plastik, cząstka plastiku nie jest statyczna, to znaczy nie jest stała w wielkości, porowatości, czyli to, czy jest, no, czy jest gładka, czy nie, i w masie, no, czyli w ciężarze, ale proszę pamiętać, że plastik, teoretycznie rzecz biorąc, każdy przedmiot z plastiku, no, koniec końców kończy w koszu na śmieci, tak? Albo jest segregowany, albo nie, ale weźmy przykład siatki plastikowej, która jest lekka. No czasami jest ona, powiedzmy, że jest nawet wyrzucona do kosza, ale z tego kosza porywa ją wiatr. No i ta torebka, która jest w tym wypadku makroplastikiem, bo jest większa od 25 mm, jest akurat, powiedzmy, że jest wiecznie, no więc ona z tym wiatrem gdzieś tam sobie leci, to najlepiej widać na wysypiskach śmieci, jeżeli Państwo byli, tych siatek jest mnóstwo, a niektóre łapane są przez gołębie albo inne ptaki, no i koniec końców ona sobie leci, powiedzmy, że wpadnie do jakiegoś jeziora, które napotka po drodze, może gdzieś tam się nawet zagłębić w tym jeziorze, ale potem wiatr może ją znowu porwać dalej, no i w międzyczasie wiatr, woda spowodował, że ta, czy ptak, że ta siatka, która była makroplastikiem, staje się albo mezo, czyli 5 do 25 mm, albo koniec końców, na przykład po paru miesiącach, mikroplastikiem. To jest trudne dla badaczy, głównie dla chemików, że nie mamy cząstki, która jest stała. Ten plastik, rozmiar plastiku, ciężar plastiku, porowatość plastiku zmienia się w czasie. Co więcej, ten mikro, już powiedzmy, że to jest mikroplastik, cząstka mikroplastiku, na powierzchni tego mikroplastiku, jak sobie leci ten mikroplastik w powietrzu, pojawiają się inne cząstki i tymi cząstkami mogą być na przykład zanieczyszczenia pyłowe, może to być, jeżeli to przy drodze się dzieje, może to być na przykład również ścierana guma z opon i to też jest plastik, albo może to być pył przemysłowy, albo pył pochodzenia z palenisk domowych. Czyli koniec końców, jeżeli byśmy, i to jest główna trudność w dzisiejszej nauce z mikroplastikiem, jeżeli by się ktoś zapytał, ile plastiku wdychamy, to co powiedzieliśmy o tych 5 gramach plastiku tygodniowo, to jest to szalenie trudne, bo zależy to od regionu, zależy to od meteorologicznej sytuacji i przede wszystkim zależy to od tego,
co na tym oryginalnym plastiku, który mógł być oryginalnym, znaczy oryginalnie tą siatką powiedzmy, co na nim osiadło, jakie inne zanieczyszczenie. No i to jest dla naukowca szalenie trudne i może dlatego tych badań na razie nie jest tak bardzo dużo. Bo ja rozumiem, że to, że ten plastik i mikroplastik się w takim czy inny sposób dostaje do naszego organizmu, to dla nas jest to nie jest dobra wiadomość. Dla nas absolutnie nie jest to dobra wiadomość, to znaczy no w ogóle wszelkie, jak to się mówi, antropogeniczne substancje, czyli pochodzenia od nas, od człowieka, no bo niewątpliwie plastik, bo z czego się składa plastik? No plastik pochodzi z rafinerii, z ropy naftowej, więc pamiętajmy, że plastik to jest tworzywo sztuczne, ale ono jest zbudowane z źródeł naturalnych, tak? No nie ma nic w przyrodzie za darmo. Nie jest to dobra wiadomość dla naszego organizmu, bo plastik ten oryginalny, którego jest najwięcej wśród nas, to jest polietylen, czyli PET, te butelki słynne PET, tak, które teraz szczególnie przy takich upałach są, woda w PETach jest używana, czyli PET, pamiętajcie Państwo, to się nazywa polietylen, zresztą to jest napisane na tych butelkach, albo jest taki trójkącik ze strzałkami, może to być również PVC, czyli polichlorek winylu, tego jest też dość dużo, jak i polipropylen PP, albo polistyren, PS. No i teraz tak, same w sobie, to są wszystko substancje organiczne, same w sobie są już szkodliwe, no a jeżeli na ich powierzchni znajduje się jeszcze coś innego, na przykład metal ciężki z pyłu, no to są jeszcze bardziej szkodliwe. Ale teraz ja podkreślam, że, bo pan powiedział, że to nie jest, czy to jest dla naszego organizmu ok. Oczywiście, że dla naszego organizmu nie jest to ok, ale nie jest to ok tak samo jak jeżeli nawdychamy się smogu, na przykład ja jestem z Krakowa, tego smogu tutaj jest więcej aniżeli u Państwa w Łodzi, ale dotychczas obecne badania naukowe, najnowsze, no bo przy dzisiejszej możliwości dotarcia do badań naukowych przez naukowca do każdego w zasadzie skrawka ziemi dzięki internetowi, nie da się powiedzieć, że mikroplastik na pewno jest toksyczny dla człowieka. Oprócz, proszę Państwa, oprócz paru przypadków, to znaczy wiadomo jest, że mikroplastik jest niebezpieczny dla szeroko pojętego układu oddechowego i to się stwierdziło, tak samo jak jest, może być niebezpieczne, jeżeli może zmniejszać działanie antybiotyków, dlatego że właśnie na tym plastiku, który my połykamy, mogą się zagnieżdżać również nie tylko związki inne typu no, metal ciężki, ale tak samo różnego rodzaju drobnoustroje, bakterie czy wirusy. My nie wiemy w tym momencie, dlatego że nie jesteśmy, jeszcze nie przeprowadzono takich badań, na co mikroplastik jeszcze może być szkodliwy w naszym organizmie. Stwierdzono obecność mikroplastiku, proszę Państwa, w piwie, w soli, w miodzie. To akurat no, takie najnowsze badania o tym mówią. Natomiast jeżeli byśmy chcieli, to znaczy tak, to już jest taka moja rada nie tylko jako naukowca, ale jako konsumenta. No zdecydowanie tam, gdzie jest, oprócz nas samych, że wdychamy, dotykamy często plastiku nawet przez dłuższy czas, jak mamy gumowe rękawiczki na sobie, ale na pewno kupowanie rzeczy, które, to znaczy przedmiotów czy jedzenia, które jest opakowane od spodu styropianową, czyli też plastikową tacką, a od góry folią, no to wiadomo, że substancje z tacki i folii penetrują do tego, nie wiem, kurczaka czy marchewki, która jest tym opakowana, ale z drugiej strony, proszę Państwa, jeżeli my takiego kurczaka usmażymy, ugotujemy,
to toksyczność tego plastiku będzie się zmniejszała. Jeżeli będziemy robić tatara z ryby, która jest na folii, no to jest większe niebezpieczeństwo. Dotychczas wiadomo, że mikroplastik osiada, znaczy konsumują go zwierzęta. Głównie badania są wśród fauny morskiej, bo akurat tam się zaczęły. No więc na pewno mikroplastik pojawia się, ale znowu w przewodach pokarmowych ryb. No i teraz znowu w zależności od obróbki gastronomicznej ryby, albo on będzie dla nas toksyczny, albo nie. Nauka jeszcze na ten temat nie umie odpowiedzieć. To przypomina mi się film Mroczne Wody, ale też wywiad, który przeprowadziliśmy jakiś czas temu z Robertem Bilotem, który walczył z korporacją DuPont, która wprowadziła do światowego obiegu związek chemiczny PFOA. I faktycznie tam też, na bazie którego to wspomniała Pani o smażeniu, produkowane są patelnie z teflonu. I tam też faktycznie przez wiele lat dzięki Bilotowi badano, czy ma ta substancja, ten związek chemiczny negatywny wpływ na zdrowie i życie ludzi. No i faktycznie później wykazano, że ma, i to bardzo destrukcyjny. No i tu mam wrażenie, że może się historia powtórzyć, bo intuicyjnie wydaje mi się, że tak zresztą jak się wydawało Bilotowi, że tego typu substancje w naszym organizmie to nie jest nic dobrego. A co mówią badania dzisiaj na temat, te dostępne na temat, gdzie mogą nasi słuchacze szukać tropów, gdzie nauka już mówi, czy wie coś więcej? Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Mówimy o zdrowiu ludzkim, tak? Tak. To, co Państwu powiedziała mi Panu, to, że w tym momencie możemy powiedzieć, że inhalacja mikroplastiku i nano oczywiście plastiku ma wpływ na szeroko pojęty układ oddechowy i może spowodować oporność na antybiotyki. Natomiast na razie, no niedawno czytałam takie zestawienie prac na temat zdrowia i mikroplastiku, zdrowia ludzkiego i mikroplastiku. No i właściwie nie ma jeszcze badań na ten temat, jak mikroplastik może wpływać na zdrowie ludzkie. Proszę poza tym wziąć pod uwagę, proszę Państwa, że organizm człowieka jednak jest bardzo skomplikowany. My nie możemy powiedzieć, oczywiście te wszystkie badania mikroplastiku przeprowadzałoby się laboratoryjnie na szczurach prawdopodobnie, czy na myszach. My nie możemy powiedzieć, że mikroplastik niszczy, powiedzmy, wątrobę, bo jest tysiąc innych czynników, które mogą mieć wpływ akurat na ten organ. Nie ma, panie Rafale, na razie, przynajmniej mnie są nieznane, bo też jest, proszę Państwa, tak, ja jestem naukowcem pracującym bardzo dużo, ale też oczywiście mogło mi coś umknąć. Ja się zajmuję badaniami od strony społecznej plastiku, to znaczy, innymi słowy, jakie są postawy, zachowania ludzi wobec plastiku. Ja się oczywiście muszę dużo wiedzieć o plastiku i staram się śledzić literaturę naukową jak najbardziej, natomiast mogło mi oczywiście coś umknąć. Na razie nie ma, według mojej wiedzy, zgodnie z moją wiedzą i zgodnie z wiedzą najnowszą, którą przeczytałam, nie ma jeszcze na temat wiadomości, informacji, które by były absolutnie reprezentatywne, to znaczy, które na podstawie rzetelne, na podstawie których można by powiedzieć, ok, plastik szkodzi na to i na to.
A co w takim razie robi Unia Europejska czy nasz rząd, żeby ograniczyć ten potencjalnie negatywny wpływ mikroplastiku? No więc tak, najpierw może wejdźmy, o tutaj właśnie jest mój pies, a właściwie moja psica, państwo jej nie będą widzieć jako podcast, ale ona się denerwuje jak za dużo mówię o plastiku, a akurat teraz jest rozmowa nagrywana z domu. Zacznijmy od konwencji bazylijskiej. Konwencja bazylijska to jest konwencja, która umowa właściwie międzynarodowa, która dotyczy kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych. Co jest bardzo istotne w przypadku plastiku, tworzyw sztucznych, bo ta konwencja została podpisana w 1989 roku, potem ratyfikowana do 2010 przez 170 państw, w tym w Polskę. Polska ratyfikowała to w konwencję w 1992 roku, ale to, co jest bardzo istotne, to konwencja bazylejska bardzo niedawno dołączyła specjalny paragraf o zakazie transgranicznego przemieszczania się odpadów niebezpiecznych, ale wyróżniła tutaj tworzywa sztuczne. Wyróżniła te tworzywa sztuczne nawet nazwami i to wszystko, co państwu mówiłam, PV i tak dalej, znaczy przepraszam, PP, PS, PVC, one tam są, czyli krótko mówiąc, i to jest bardzo istotne patrząc na problem globalnie, nie można transportować plastiku jako odpadu, halo, jesteśmy? Tak, słyszę. Nie możemy transportować plastiku do innych albo regionów, albo krajów. A prawdopodobnie panie Rafale, pan wie o tym, no, że największe państwo, które jeśli chodzi o ilość tworzyw sztucznych, które wytwarza, to są Chiny, ale nie tylko dlatego, że oni wytwarzają i mają bardzo dużą populację, to również dlatego, że do Chin transportowano plastik z bardzo wielu krajów. To niedawno się skończyło, Chiny tego odmówiły, zamknęły się. Niestety krajami, które również przyjmowały i często niestety na czarno to dalej się dzieje, a plastik od innych państw to są kraje wschodniej i centralnej Europy, Ukraina. Także czy kraje afrykańskie też nie są zmuszane do tego przyjmowania tego naszej konsumpcji w Europie? Tak, nie tylko w Europie, w Stanach też. Tak. I to Afryka właściwie zawsze tak było, ale teraz jest znacznie więcej w związku z zamknięciem drzwi przez Chiny. No więc Bazylea, można powiedzieć, jest obowiązkowa dla 170 krajów, no więc w tym jest cała Unia Europejska. Ale Unia Europejska wydała oczywiście też na swój użytek inne uwarunkowania prawne i to jest uwarunkowanie, które zostało wydane przed pandemią. Dlaczego mówię, że przed pandemią? Przed pandemią jest to bardzo istotne, no bo potem plastik miał duże znaczenie podczas pandemii. Wymieniono w tej ustawie dla wszystkich państw europejskich 10 przedmiotów, które są wykonywane z plastiku jednokrotnego użytku, które miało się, ich ilość miało się minimalizować, i to jest takie słowo nie polskie, ale zostało przetłumaczone od razu z angielskiego minimization. Te 10 przedmiotów to były kubki jednokrotnego użytku, to były sztućce, to były talerzyki, ale tam też były takie śmieszne rzeczy jak patyczki do czyszczenia uszu, czy jak na przykład do balonów te patyczki takie plastikowe, które się zakłada, jak się pompuje balon. No i to było wszystko na dobrej drodze, że zostanie to faktycznie zminimalizowane. Ale pojawiły się dwie rzeczy. Jedna rzecz, bo jak wiemy,
Znaczy, tak, minimalizacja plastiku, jak i każdego innego materiału na rynku, to jest sprawa, no, że tak powiem, złożona. Dlatego, że lobbying producentów, czyli ci, którzy żyją z plastiku, no, jest silny, prawda? Więc jak powiedziano w Europie, że musi zostać on, zaprzestana jego produkcja, no to potem wynegocjowano, że to nie jest właśnie zaprzestana, tylko zminimalizowana albo zastąpiona odpowiednikami tego. No i tutaj się pojawił, proszę Państwa, cały przemysł tak zwanego ekoplastiku. W Polsce to się mówi ekoplastik, czasami mówimy o plastiku biodegradowalnym, czyli drewniane pałeczki, drewniane łyżeczki, widelczyki, jak Państwo idą do baru, gdzie bierzemy na wynos, no to często to są kubeczki albo z drewna, albo z tektury. No i się mówi, że to nie jest plastik i z czystym sumieniem odchodzimy z tą kawą, która nie jest w plastikowym jednokrotnego użytku kubku. No a o cóż chodzi? No plastik biodegradowalny, no to jest i każdy plastik nazwany ekoplastikiem, to słowo eko jest absolutnie, przedrostek eko jest nadużywany, jest oparty na materiałach naturalnych, które bierzemy z przyrody. W przypadku plastiku biodegradowalnego to będzie mączka kukurydziana albo ziemniaczana, albo z trzciny cukrowej, albo z buraka, no, i wytwarza się tak zwany plastik PLA. No ale tak naprawdę, pomimo, on jest niby szybko i łatwo rozkładalny, ale tylko w kompostowniach kontrolowanych, to znaczy my wrzuciliśmy, zakopaliśmy kubeczek biodegradowalny, no i tu się mówi, że on się do 6 tygodni rozkłada, nic się nie rozłożyło, a kompostownia w Krakowie ani w Warszawie nie przyjmują od restauracji na przykład kubków jednokrotnego użytku, kubków biodegradowalnych. No, czyli cała akcja, która została podjęta, żeby niby te kubki zastąpić, jest mylącą akcją i absolutnie nie akcją dla środowiska, tylko przeciwko środowisku, dlatego że kubka czy tam tacki plastikowej biodegradowalnej, ekoplastikowej, nie da się wytworzyć z materiałów, które nie są naturalne, czyli dochodzimy znowu do zasobów środowiskowych. Więc tak naprawdę alternatywą dla plastiku jest zero plastiku, to znaczy reduce, reuse, recycle, 3R, zasada 3R, ale może skończę, bo ja no, mam wrażenie, że troszeczkę zdominowałam rozmowę. Dobrze, to ostatnie pytanie, bo czas nas goni. Chociaż powiem jeszcze, bo nie wiem, czy w tym rozwiązaniu, o którym pani wspomniała, czy tam jest też redukcja konsumpcji. Bo zawsze mam to na myśli, kiedy opowiada się nam o tym, że nowych, nowoczesnych rozwiązaniach związanych z recyklingiem i tak dalej, i tak dalej. Mało się przy okazji mówi o tym, żeby po prostu przestać konsumować tyle, ile konsumujemy. I to jest też rozwiązanie, a być może najważniejsze rozwiązanie. Tak, no więc absolutnie w 100% oboma rękami, oboma nogami z panem się zgadzam. I to, co powiedziałam przed chwilą, 3R, zasada 3R to jest właśnie to, czyli reduce to jest ograniczyć ilość i to jest, proszę Państwa, wbrew pozorom bardzo, znaczy to jest łatwe pod względem, pod warunkiem, że będziesz systematyczny i uparty, przepraszam, w dobrym słowa tego znaczeniu, uparty, uparta. Do restauracji przychodzimy, jeżeli chcemy wziąć rzeczy na wynos, przynosimy swoje pudełko do jedzenia wielokrotnego użytku, czyli albo metalowe, albo plastikowe, z twardego plastiku, ale które używamy wielokrotnie. I to samo z kubkiem. To już dobrze działało w przypadku kawiarni w dużych miastach. No i pojawiła się pandemia z przyczyn higienicznych, zdrowotnych. Po pierwsze, kawiarnia nie mogła wydawać w kubkach nie swoich, a po drugie, ludzie jednak bali się, nawet ci ludzie, którzy byli mocno pro-środowiskowi przed pandemią, no wiadomo, że szczególnie na początku pandemia działała, no tak dość psychicznie słabo, no, znaczy ciężko na wielu ludzi, więc postawy tych ludzi nawet pro-środowiskowych trochę się, że tak powiem, cofnęły i to zaczynamy od początku, żeby ośmielić ludzi. No więc pierwsza sprawa to jest zmniejszenie ilości i zmniejszasz ilość jako konsument,
przy nieużywaniu jednokrotnego użytku przedmiotów plastikowych. Ale oczywiście to, co pan powiedział, zmniejszenie konsumpcjonizmu, no to nie polega tylko na tym, że nie będę brał kubków jednokrotnego użytku, czy słomek, czy czegokolwiek, ale w ogóle polega na tym, żeby po prostu mniej kupować. To się nazywa albo konsumpcjonizmem, albo wręcz niektórzy równoważą to z kapitalizmem. No, czyli krótko mówiąc, tam gdzie dobrze, tam dużo zakupów, choć nie w 100% jest to wprost proporcjonalne, bo w biednych krajach akurat plastiku się dość dużo zużywa z powodu głównie opakowaniowych. W przemyśle opakowaniowym jest najwięcej plastiku. Spokojnie, jak przejrzymy naszą szafę, i to nie są takie, że tak powiem, newsowe, nie obrażając tu dziennikarzy, newsowe wiadomości. Ja sobie zdałam sprawę z tego, że no ja chodzę chyba w 1/5 swoich ubrań, które mam w szafie. No nie trzeba kupować nowych, tym bardziej, że jakość nowych ubrań no nie jest świetna, tak? I teraz te ruchy już się pojawiają. Pamiętajcie Państwo, że w przypadku ubrań, to jest następna sprawa, jak bierzemy ubrania, znakomita większość ubrań ma dodatek syntetyku, czyli plastiku. No i to idzie potem do kanalizacji, prawda? I stąd jest mikroplastik w wodach. No i to też jest zachowanie konsumenta, tak? Im będziemy mniej mieć ubrań, no to przede wszystkim my napędzamy rynek. Jak nie będziemy napędzać rynku, no to po prostu tego nie będzie. Jak przychodzimy na zakupy, to nie zadowalajmy się siatką, którą nam dają z papieru, bo mówią o nie plastikowa. Jak wszyscy wiemy, papier no, powstaje z drzewa, prawda? Tylko mamy swoją siatkę. No ja z uporem maniaka wożę te siatki, jeżdżę samochodem, nie codziennie, ale jeżdżę też samochodem, no więc niby mój ślad węglowy wkładam, tak, w środowisko, ale siatek nigdy nie używam. Jak jeżdżę na rowerze, mam sakwę, tylko nie, no, i tak nie mogę zrobić dużych zakupów. Jak idę do warzywniaka, mam dwie duże torby, które zawsze mam na zakupach. Do jednej wkładam wszystko, jak biorę ze straganu, co chcę mieć, i podchodzę do sprzedawczyni, ważę poszczególne owoce czy tam warzywa i przekładam do drugiej siatki. Wychodzę bez żadnego worka. To nie jest spotykane z dużą sympatią, zarówno od sprzedawcy, jak i od klienta, który stoi za mną i niecierpliwi się, że to tak długo trwa, ale to wcale nie trwa długo, a poza tym ja wychodzę bez plastikowej siatki. Nie wstydźcie się tego Państwo, tylko mówcie po prostu, no, że to jest moja zasada. Poza tym jeszcze raz do konsumpcjonizmu dochodzimy tutaj do sprawy pod tytułem no co będzie dalej, bo plastik ewidentnie, ponieważ część z niego jest recyklowana, część z niego jest utylizowana no, poprzez spalanie, też ma wkład do ogólnego kryzysu klimatycznego, prawda? Czyli dwutlenek węgla jest wytwarzany podczas utylizacji tworzyw sztucznych. No i to wszystko, co idzie w stronę tragedii klimatycznej, no to absolutnie, bo się już mówi albo kryzys, albo tragedia klimatyczna, tego wszystkiego trzeba unikać, no bo nasze dzieci będą miały tutaj kiepsko. I ostatnia sprawa, to co my robimy na co dzień jako zespół badań społeczno-środowiskowych, ja jestem absolutnie za współdecydentstwem, to znaczy za dopuszczeniem do głosu, do stołu obrad, dyskusji ludzi, którzy jakkolwiek są związani z gospodarowaniem plastikiem. I my to robimy. Robimy takie tak zwane focus grupy, czyli dyskusje, gdzie zapraszamy producentów, gdzie zapraszamy specjalistów od recyklingu, tych, którzy utylizują to, czyli całe MPO, ale tak samo konsumentów, tak samo władze różnych poziomów administracyjnych, czyli od wójta do ministra, no i pytamy każdego z nich, co zrobić, żeby środowisko było czystsze od plastiku. I nawet, proszę Państwa, na tych rozmowach wychodzi, że producenci przecież też chcą, żeby środowisko było czyste, bo oni w nim żyją. Można do tego doprowadzić, tylko to są debaty, dyskusje, które wymagają dużej kultury, no i chęci współpracy. Ale to się da zrobić. W Krakowie to zrobiliśmy, co nie znaczy, że mamy mało plastiku oczywiście. To ja z takich rad mogę Państwu powiedzieć, że polecam bardzo podkoszulki, t-shirty z wełny merynosa, ponieważ one
zupełnie inaczej pracują niż te, które mają właśnie mikroplastik, plastik, jakieś syntetyczne włókna. Przekonałem się o tym jakiś czas temu i właściwie teraz nie wyobrażam sobie innego t-shirtu, chociaż są droższe. Wczoraj właśnie zamawiałem, to tak a propos rozmowy, pod koszulkę za 250 zł i wydaje się, że no, ona po prostu jest bardzo droga, ale gdy przekonamy się, kiedy przekonałem się, jak ona właśnie pracuje, jak odprowadza pot, jak w ogóle po prostu zapachowo zupełnie się inaczej sprawdza niż szczególnie w takie pogody, jak mamy dzisiaj, tego lata, zupełnie inaczej się sprawdza jak podkoszulki takie właśnie syntetyczne, czy mieszane bawełna, czyż ta bawełna dzisiaj też jest zupełnie inna niż była dawno, dawno temu. No to właśnie takie, dobrze by pani wspomniała o tych różnych takich drobnych rzeczach, które warto podejmować w swoim zakresie, bo one są możliwe, tylko no właśnie, trzeba chcieć i trzeba próbować. Jak często mówię, kto nie chce, szuka powodów, a kto chce, szuka sposobów. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj ja, nie, państw... ja jeszcze muszę jedno powiedzieć. Muszę Proszę. Jeszcze jedno powiedzieć, przepraszam. Mianowicie, ja jestem naukowcem od wielu lat, natomiast wiem, że nasze środowisko jest bardzo hermetyczne. Słabo akceptujemy zdanie innych, jesteśmy często mało praktyczni, bo jesteśmy zamknięci w kości słoniowej, znaczy wieży w kości słoniowej i jesteśmy często kiepscy w popularyzacji. Proszę Państwa, my jako naukowcy, może jakiś naukowiec będzie słuchał tego podcastu, a może nie, a my skończyły się czasy tego, że jesteśmy super elitą, która pracuje dlatego, że jest wykształcona, a reszta ludzi nie jest wykształcona. Wiadomo, że teraz mnóstwo, że wskaźnik wyższego wykształcenia bardzo wzrósł i w Unii, i w Polsce. My musimy popularyzować. Naukowiec, który nie umie popularyzować, no nie do końca jest moim zdaniem, przepraszam za to słowo, pewnie moi koledzy mnie okrzyczą, nie do końca jest użyteczny. Czasy się zmieniły, państwo musicie od nas wymagać wychodzenia z uczelni, a my musimy wychodzić z uczelni do ludzi. My już tutaj mamy pierwsze zwycięstwo, bo do oceny ewaluacji naukowca, która jest co roku, udało się włożyć 10% oceny za popularyzację. Słuchajcie naukowców, to jest jedno, a druga sprawa, pamiętajcie Państwo, że to, co piszą w różnych mediach, czy mówią, wy musicie patrzeć na to krytycznie. Wiedza rzetelna jest jedna, natomiast dawniej się mówiło, papier przyjmie wszystko, teraz można powiedzieć, klawiatura przyjmie wszystko, czy ekran przyjmie wszystko. Mnóstwo informacji również na temat plastiku nie jest prawdziwa. Trzeba siać przez sito wiedzy, którą jakoś tam zdobędziemy. Polecam się serdecznie, ja naukowiec, ja popularyzator, ja konsument, Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Uniwersytet Jagielloński. To pani z kolei przypomniała mi początek tej audycji, kiedy w 1995 roku z kolegą w studenckim Radio Żak Politechniki Łódzkiej mieliśmy pierwsze programy i właśnie pod hasłem Czy masz świadomość? I tam mówiliśmy co jakiś czas na antenie, że media tobą manipulują, ta audycja również, myśl sam. Więc dzisiaj mogę również to powiedzieć, zachęcam Państwa do myślenia samodzielnego. A dzisiaj Państwa i moim gościem była pani profesor Małgorzata Grodzińska-Jurczak z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję pani profesor za rozmowę. Serdecznie dziękuję za zaproszenie i dziękuję Państwu za wysłuchanie tego, co powiedziałam. Do widzenia. A z Państwem żegna się Rafał Górski. Zachęcam do odsłuchania kolejnego podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość.
Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!